Cześć! Dzisiaj będziemy kolorować kredkami Dino. Z kredkami Dino zapoznaliście się już w poprzednim filmie. Dzisiaj powiemy kilka słów na ich temat w trakcie wykonywania dowolnego rysunku. Do pracy bardzo pomocny okaże się blok Art Pastel, który dobrze współpracuje z kredkami. Naturalnie również kredki Dino, a także ołówek oraz gumka do wykonania pomocniczego szkicu. Kredki Dino to kredki szkolne, dla dzieci starszych lub młodszych. Nie wymagają większych umiejętności od rysownika. Są to kredki, które można śmiało używać do kolorowanek, a także odtwarzania prostych ilustracji. Można nakładać kolory obok siebie, tak jak w kolorowankach, lub warstwami, jedne na drugie jednocześnie, mieszając je ze sobą. Kredki te można nakładać do trzech warstw. Posiadają miękkie grafity, które ułatwiają rysowanie. Miłym atutem tych kredek jest możliwość łączenia z polikolorami lub kredkami Mondelus. W celu uzyskania gładkiego kolorowania warto zaopatrzyć się w papier, który nie posiada faktury. Kredki Dino nie są światłoodporne, dlatego należy pamiętać, aby wykonany rysunek utrwalić fiksatywą, szczególnie wtedy, gdy zależy nam, aby rysunek dłużej zachował swoje walory kolorystyczne. Aby uzyskać intensywność koloru, należy nałożyć grafit bezpośrednio na papier. Nakładanie kolorów na siebie może osłabić intensywność barw. Naturalnie postępujemy odwrotnie, jeżeli zależy nam na osłabieniu koloru. Kredki dostępne są w zestawach 6, 12, 24 i 36 kolorów. Nie są dostępne na sztuki, więc jeśli jesteś początkującym rysownikiem, zalecamy zaopatrzyć się w większe opakowania. Dzięki temu łatwiej będzie Ci kolorować i mieszać kolory. Kredki Dino są idealne dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Ich duża kolorystyka oraz ładne i wyraźne kolory sprawią, że rysunki będą żywe i energiczne. Naturalnie kredki Dino to kredki szkolne przeznaczone dla dzieci, ale osoby doświadczone w tej technice również odnajdą w nich wiele zalet.
trzeba jednak pamiętać, że kredki szkolne będą różnić się od profesjonalnych kredek artystycznych. Głównie dlatego, że ich przeznaczenie jest zupełnie inne. Podsumowując, kredki Dino są idealne dla dzieci o różnym przedziale wiekowym do szkoły lub rysowania hobbystycznego. Posiadają miękkie grafity, ładne, intensywne kolory i wymagają zabezpieczenia fiksatywą. I na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmiku.